Dobry wieczór Państwu. Mam zaszczyt i radość powitać Państwa w Klubie Prozy Wrocławskiego Domu Literatury. Dziś gościni niezwykła. Poetka, pisarka, felietonistka, ale najbardziej lubi mówić o sobie, że jest poetką, tak? Dobrze, to ustalimy za chwilę. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że gdyby tak było, jak powiedziałam, to jest absolutnie zrozumiałe, ponieważ Anna wydała swój pierwszy tomik poezji, wydano jej pierwszy tomik poezji, kiedy miała lat 19. I to tak często się nie zdarza, ani w dzisiejszym wydawniczym świecie, ani w tamtym, który nie był wcale tak dawno. Proszę Państwa, po tych tomikach poezji, bo potem były następne, ale zaraz, zanim były następne, to Hanna Krall, olśniona zawartością tego tomika, olśniona tak dojrzałymi wierszami tak nieletniej autorki, przyjechała do Anny, żeby napisać o niej reportaż. I tak szczególnie zaczęła się ta znajomość, bo najpierw powiedziała jej: jesteś ładniejsza od swojej siostry. To było najpierw, ale zaraz potem zaczarowała ją i oczarowała i zdołała wydębić, przepraszam za kolokwializm, dwie kartki pamiętnika, które Anna po małej szamotaninie wyrwała ze swojego dziennika i wręczyła reporterce. Powstał reportaż. Reportaż o Annie dojrzałej, Annie przedziwnie dojrzale piszącej. Hanna Krall spodziewała się, że zastanie dziewczę, która jest albo ciężko doświadczone przez los, albo jakieś mocno straumatyzowane, bo przecież niemożliwe, żeby młodziutka panienka ze szczęśliwego domu pisała tak dojrzałe poezje. Proszę Państwa, ten tytuł, który Anna wówczas wybrała dla tego tomiku, to była Wykluwa się staruszka, tak? To był drugi tomik, tak. To był drugi, tak, pierwszy, a ten pierwszy? List do królika doświadczalnego. A, to przepraszam, dziękuję za tą poprawkę. W każdym razie, ale zawartość była bardzo dojrzała i reszta się zgadza. Nie wiem. Dobrze. To, co później ukazało się, co wyszło spod pióra Hanny Krall, nie świadczyło o mojej dojrzałości. Moje wypowiedzi, które przeszły przez piszące gardło Hanny Krall, były bardzo infantylne i miałam bardzo duży do niej żal o to. Po wielu, wielu latach napisałam o niej artykuł ja. Minęło 20 lat i napisałam tekst do pisma Twój styl pod tytułem Przychodzi portret do malarza. I tam metody dziennikarskie, reporterskie Hanny Krall obnażyłam. I była wściekła, powiedziała, że to jest wredny tekst, chociaż ja uważam, że jest pełen wdzięku i kończy się taką puentą, która miała miejsce w naszym dialogu. Czy gdyby przyszła do pani Hanna Krall i poprosiła o wywiad, czy by się pani zgodziła? Nie. Hanna Krall powiedziała nie. Tak, znam ten tekst i to rzeczywiście, ale bardzo dojrzale prowadzisz tę rozmowę. To był, proszę Państwa, malutki falstart, bo ja musiałam powiedzieć, tak sobie zaplanowałam, że po drodze od tej poezji do prozy, która jest dzisiaj bohaterką tego wieczoru również, były jeszcze tytuły i felietony, jeszcze wtedy nie, ale nie, były też felietony, oczywiście. Cała masa tekstów i cała masa nagród. Nagród tak wiele, że gdybyśmy teraz zapytali Annę, żeby wymieniła je wszystkie ad hoc, jestem przekonana, żeby sobie nie dała rady z tym, ale od tego jest Wikipedia. Natomiast zamiast tych nagród poprosimy Annę, żeby opowiedziała o sobie i o środkach wyrazu i o tworzeniu, a przede wszystkim o emocjach. Przed Państwem Anna Janko. W takim razie zacznę od początku. Bardzo serdecznie Państwa witam.
Jestem zaskoczona, że jest nas tak dużo. Miałam obawy, że przyjdzie mi mówić do sali niemal pustej, ponieważ w maju zeszłego roku niedaleko stąd też miałam spotkanie na temat finalistki. No i nawet nie śmiałam moich przyjaciół prosić po raz drugi, żeby przyszli. Ale przyszli. Ale przyszli. I przyszli też państwo, którzy też już nie pierwszy raz na moje spotkania wrocławskie przybywają. Bardzo, bardzo się cieszę, bo słońce zaszło minutę przed 18 i każdy wolałby już siedzieć w domu o tej porze pod kocykiem przy Netflixie, ale postaramy się z Violetą, która jest pełna entuzjazmu i energii niespożytej, żebyście państwo nie pożałowali tego wieczoru. Ja o sobie oczywiście nie będę opowiadać, bo nie potrafię, ani nie sprawia mi to przyjemności. Natomiast chętnie przypomnę, że takie pierwsze prozatorskie próbki miały miejsce, moje, miały miejsce we Wrocławiu. W codziennej gazecie Głos Wrocławia było takie, czy Wieczór Wrocławia. Wieczór Wrocławia i tam raz w miesiącu ukazywała się kolumna kulturalna, gdzie pisałam różne rzeczy, takie opowiadanka krótkie, jakieś anegdoty i dopiski do wierszy cudzych, które mi się podobały. I od tych dopisków zaczęła się też taka moja przygoda innego rodzaju z poezją, bo zaczęłam te dopiski pisać również do swoich wierszy. Ale to był taki mój redaktorsko-autorski debiut właśnie w Wieczorze Wrocławia, to początek lat 90., kiedy się nowa kultura zaczynała w Polsce. A później dopiero przyszły teksty dłuższe do, najpierw do Pisma Pani, potem już na stałe od 16-17 lat do Zwierciadła, co też zaowocowało książką, a także wprawiło bardzo moją rękę prawą, bo jestem praworęczna, do pisania prozy. Myślałam, że będę poetką już na zawsze, chociaż nigdy się tak nie nazywałam, bo się wstydziłam. To taki zawód mało konkretny. Także też, jak powiedziałaś, że ja siebie nazywam poetką, raczej nie nazywam. Ale wolisz? Wolisz niż felietonistka? Czy nie jestem autorką bardzo różnych rzeczy. Jak trzeba, to napiszę piosenkę, jak trzeba, to napiszę wiersz do rymu w stylu Leśmiana. Na przykład najlepiej mi wychodzą właśnie te. Także proszę państwa, to co znacie jako Leśmiana, to jest naprawdę Anna Janka. Chcielibyśmy, ja bym chciała, tak. Ale napisałam też kiedyś i dramat, i słuchowisko. Tak lubię sprawdzić, czy coś mi wyjdzie, czy to umiem. Jak umiem, no to się cieszę i zwykle idę dalej i nie pogłębiam. Może szkoda. No to tyle, co jeszcze mogę o sobie powiedzieć. No, wszystko właściwie mówią nie wprost o mnie, moje książki, w szczególności ta trylogia o Hance, której ostatnią częścią jest finalistka, a o mojej rodzinie, o mojej mamie, która niedawno zmarła i sama była poetką i ona mnie w świat poezji wprowadziła w takim sensie bardzo dosłownym i konkretnym w ciągu kwadransa. To Mała Zagłada, książka, która jest takim trochę esejem historycznym, a też trochę biografią, książka o dzieciach wojennych. Zaczynam od Małej Zagłady czy od finalistki? Co wybierasz? Wydaje mi się, że możemy należałoby od Małej Zagłady, żeby mieć z głowy do najgorsze rzeczy w daniu, prawda? No, surówkę trzeba zniszczyć najpierw, a na końcu kotlecik.
To wobec tego, to nie będzie łatwe, ale to nie będzie łatwe z żadnym z tych tytułów, muszę ci powiedzieć. To jest mój wielki kłopot, bo ja bardzo chciałam zacząć zwyczajnie, pogodnie i spowodować, żeby ten wieczór był wieczorem, w którym opowiadasz o tym, jak się pisze książki, jak powstaje poezja i jak to się stało, że jesteś taką dojrzałą 19-latką, a potem 20-latką, a potem to już wszyscy państwo wiedzą, jak to jest. Ale mi się to nie udało, bo jak zaczęłam czytać to, co już miałam przeczytane, przeglądać i wynotowywać, to się tak okropne rzeczy pojawiły w tych notatkach, że w ogóle nie wiedziałam, jak ja to udźwignę, w sensie takim, jak to państwo udźwigną. Takie oto hasła. Przepraszam za to, co teraz wybrzmi. Miłość, śmierć, wojna, wolność, przemijanie. Ambiwalencja uczuć, lęk, starość, kres miłości, eschatologia. Każda z tych rzeczy, każda z tych książek jest niezwykle uniwersalna i skoro mamy mieć już najcięższe tematy za sobą, to wojna i dziecko, a także to, że wojna nigdy nie umiera, tylko zmienia mundury. To jest oczywiście myśl Anny, nie moja. Oraz to, że dzieci nie mają narodowości. Czy możesz to rozwinąć? To można rozwinąć, korzystając z ciemnej strony recepcji tej książki. Pewne środowiska, pewni ludzie mieli do mnie wielki żal o to, że użyłam słowa zagłada w tytule, że użyłam dzieci żydowskich także w ramach tego mojego takiego dynamicznego dyskursu historyczno-rodzinnego, którym jest ta książka, bo pisałam o dzieciach podczas wojen, różnych wojen i o dzieciach rozmaitych, począwszy od dzieci afrykańskich, przez bałkańskie, ukraińskie, żydowskie, polskie, oczywiście czeskie dzieci z Lidic, a także niemieckie dzieci, które także zostały zniszczone podczas moralnie zniszczone podczas II wojny światowej. No i okazuje się, że te dzieci żydowskie nie powinny były się tam znaleźć, bo dla nich są zupełnie osobne karty w historii. Ale właśnie moim argumentem wewnątrz tejże książki, który tam pada nieraz, jest to, że dzieci nie mają narodowości. Dziecko jest kosmitą, który się pojawia i dopiero w świecie, dopiero zaczyna wrastać w świat, który przygotowali dla niego dorośli, czyli ci, którzy już mają ideologie rozmaite, tożsamość wykształconą, poglądy. Dziecko i tam wiele takich akapitów jest o tym, kim jest dziecko, definicji tejże istoty. Także bronię się w ramach tej książki sama już. Nie umniejszam Holokaustu absolutnie na żadnym poziomie. Ale uważam, że moja książka jest bardzo sprawiedliwa, chociaż właśnie niepoprawna politycznie. Napisałaś o tejże książce i broń Boże, nie tłumacząc się, ale jednak objaśniając to właśnie, co dzisiaj zostało powiedziane przed momentem, że napisałaś tę książkę najjaśniejszą stroną swojej duszy, bo ty w tej zagładzie małej uczestniczyłaś od wczesnych lat dziecięcych, ponieważ w twoim domu mówiło się o tej traumie, prawda? No to były te nasze domowe baśnie, bajki o sierotce. Nasza mama sierotka, tak nawet z siostrą kiedyś rozmawiałyśmy, że jak dorośniemy, napiszemy książkę taką. No ale nie napisałyśmy tamtej książki, tylko ja napisałam małą zagładę o tej dziewczynce, której rodzice na jej oczach zostali rozstrzelani i która z płonącej wsi z młodszym rodzeństwem wyszła. Historia w Małej Zagładzie to nie tylko historia dzieci ze wsi Sochy, ale także
jedna z pierwszych książek w Polsce na temat traumy drugiego pokolenia, bo tylko równolegle, nie wiedząc o sobie nawzajem, pisaliśmy, ja właśnie o dzieciach za mężczyzn, a Mikołaj Grynberg o pokoleniu dzieci Holokaustu. I te książki ukazały się niemal równocześnie. I tak się to w ogóle zaczęła ta dyskusja na temat traumy drugiego pokolenia, której to istnienia nikt już nie wątpliwości, nikt już nie ma, że ta trauma jest. Ja sama w swej naiwności poświęciłam mnóstwo lat na tę książkę. Oddałam jej bardzo, bardzo wiele sił. Myślałam, że dużo załatwię spraw rodowych. I rzeczywiście tak się stało. Relacja z moją mamą zyskała ogromnie po napisaniu tej książki, w ogóle po pracy nad tą książką. Później jeszcze robiliśmy z Natalią Goryńską film pod tym samym tytułem, długi dokument, bardzo ciekawy. No ale okazało się, że ta trauma sobie po mnie przyszła później. Bo... Za to się płaci, prawda? To się no niestety. Kosztów się nie odbywa. Nie wiedziałam, że to jakby to można powiedzieć prostym językiem, rozdrapywanie starych ran, to spowoduje później no, jakąś potrzebę leczenia nawet szpitalnego. To jednak ogromny stres, który mi no, na wiele lat też zniszczył zdrowie fizyczne, psychiczne. Także w zeszłym roku, czyli prawie rok temu i 15 kilo mniej, byłam na spotkaniu w Klubie Muzyki i Literatury z Państwem, a teraz już Wrocław mnie wyleczył. Mieszkam tu już ponad rok, półtora chyba będzie. Tak, mam wagę słuszną dla wieku i czuję się bardzo dobrze i jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że wróciłam po raz kolejny do Wrocławia. To już trzeci raz, kiedy tutaj mieszkam na stałe. Chodziłam tu do szkół, do podstawówki i do liceum. Potem wyjechałam do Gdańska. Potem wróciłam, urodziłam dzieci i podchowałam je. Wyjechałam na 25 lat i wróciłam. I chyba już tu zostanę. Trzeba będzie mnie nazywać wrocławianką. Z przyjemnością, ale zanim przejdziemy do ulicy Salamandry, bo to cię nie ominie oczywiście, bo myślę, że tu jest bardzo wiele czytelników i czytelniczek, dziewczyny z zapałkami oraz pasji według świętej Hanki oraz finalistki, to chciałabym cię jeszcze, jeśli pozwolisz, powiedzmy, że to już będzie zamknięcie tego najcięższego z ciężkich tematów, bo czekają nas inne, nie mniej ciężkie. Otóż, jeśli mogę cię prosić, państwo pewnie już wiedzą, a ja wiem od niedawna, że Anna przepięknie czyta swoje teksty. Tym razem chciałam cię prosić o Olesia i panią Różę, także wydaną przez Wydawnictwo Literackie, bo to jest rzecz o wojnie podana w taki sposób, że być może dzieci, które będą czytały tę książkę, będą mogły przepracowywać wojnę, zanim ona się stanie, bo to i tak nas wszystkich dopadnie. Kolejna fenomenalna, choć równie bolesna myśl Anny jest taka, że urodziliśmy się, czy też możemy przetrwać w szparze między wojnami? Popraw mnie, jeśli to źle cytuję. Tak, to fragment wiersza jakiegoś bardzo, bardzo dawnego, jeszcze z okresu stanu wojennego. Mhm. Ale napisanego wtedy, kiedy Anna miała 20 lat, więc jeśli dziewczynka pisze, że udaje jej się przetrwać, czy że życzy sobie, żeby przetrwać w szparze między wojnami, to myślę, że cokolwiek powiedziała teraz Anna o Hannie Kral, która nie zachwyciła się wtedy dojrzałością tamtych tekstów, to jakie te teksty dojrzałe były, państwo sami widzą. A teraz nie, Anna... Nie, ja nie chcę, żeby to tak Hanna Kral tak by została przez nas potraktowana. Nie, to jest wspaniała autorka i bardzo ciekawy człowiek. Ona nie uważała mnie za niedojrzałą. Ona tylko ma taką metodę dziennikarską, że
zmienia sposób mówienia swoich bohaterów. Oni wszyscy mówią tak naprawdę jak pewne jak naiwni bohaterowie swoich historii. I o to chodziło. Ja się czułam w wieku lat 20 bardzo dorosła. Napisałam tomik o starości, właśnie wykluwa się staruszka. A ona włożyła w moje usta słowa infantylne, takie mamusia, mój chłopiec. To żadna dziewczyna, żadna nastolatka tak nie mówi. Mówi mój facet, mój chłopak, tak? Matka stara. Ale i to wydawało mi się fałszywe i ten fałsz mnie strasznie wtedy bolał. No ale to w ogóle jest wiek nadwrażliwości. Przy pierwszej okładce, pierwszej książki to spłakałam się tak strasznie, bo wydawało mi się, że ta ten profil okładka? Jest... O, piękna okładka. Dziś wiem, artystyczna, ale wtedy na obrazku była brzydka pani po prostu. Niewystarczająco piękna, co też rozumiemy patrząc na Annę. To teraz uparcie wracamy. Piątek, strona 38, Oleś i pani Róża. Oleś jest pradziadkiem. Oleś i pani Róża to książka, która jest wersją Małej Zagłady, taką soft dla dziecka 9-letniego. Bohaterka ma 9 lat i słucha opowieści swojego pradziadka z czasu, kiedy on jako także 9-latek przebywał w obozie w Zwierzyńcu pod Zamościem. I tam stracił swoją matkę, bo tam oddzielano dzieci od matek również. I w ten sposób ona, zapisując tę historię swojego dziadka w pamiętniczku, opowiada swoją taką wersję wojny, dziecięce widzenie wojny. Proszę bardzo. Piątek. Ja nie oglądam telewizji, tak? Tak. Ja nie oglądam w telewizji wiadomości, bo jestem za mała. Ale Tosi rodzice pozwalają, bo zdała już do 5 klasy, ja do 3. Tosia mieszka po drugiej stronie naszej ulicy i przedwczoraj wróciła z obozu, takiego zwykłego dla harcerzy, z namiotami na łące. Ona mówi, na szkołę nudziarnia i nie lubi szkoły. Ja się w szkole nie nudzę, ale nic nie mówię, bo by się śmiała. Wczoraj po południu przyszła się do nas pohuśtać. My mamy huśtawkę w ogrodzie, a oni nie. Opowiadała mi, że w telewizji pokazują wojnę w Syrii i dzieci na pustyni. Takie małe murzynki, które umierają z głodu, bo tam nic nie rośnie. Naprawdę umierają, nie tak jak się mówi, kiedy się wraca po lekcjach, dajcie mi obiad, bo umieram z głodu. Tosia pokazała, jakie wielkie brzuchy mają te dzieci, ale jak to jest, żeby pusty brzuch był taki duży? W tej Syrii pozastrzelali dużo dzieci i się waliły domy, bo było bombardowanie. Te domy spadały na dzieci i one nie mogły się wydostać. Jak dobrze, że to daleko w telewizji. A u nas jest lato i można jeść jabłka, a niedługo zaczną się śliwki i upały. Mama ogląda pogodynkę i jednak mają być upały. Dziadek mówił, że jak był mały w tym obozie wojennym też były upały i wszystkim się strasznie chciało pić zwykłej wody, nie coli czy oranżady, tylko wody. Ale wiadra stały puste i brudne. I wieczorem w piątek śmierć jest dziwna. Człowiek się bawi, uczy się w szkole, myśli o czymś, co ma być jutro. Chce coś mieć tak mocno, mocno, na przykład rolki różowe. Albo jak mama długo nie wraca z pracy, to dziecko bardzo chce, żeby już wróciła, ale że aż tak, że aż nie może się normalnie bawić. Tyle chcenia i co? A może ludzie tylko gdzieś znikają, ale są i czują na przykład, czy jest zimno, czy jest ciepło i tylko może nie widzą kolorów. Wszystko jest dla nich takie brązowe, jak na zdjęciach w albumie dziadka Aleksandra. To stary album, ma drewniane okładki. Dziadzio mówi, że ludzie na tych zdjęciach już dawno nie żyją. Ale oni się uśmiechają i patrzą, tak mocno patrzą, więc może żyją, tylko nie możemy się z nimi spotkać, bo my żyjemy w kolorowym świecie, a oni w brązowym. Przecież jak już się jest, to potem
nie można nie być. I taka jest właśnie wszechwiedza, wszechrzeczy Anny Janko. A dziewięcioletniej. Teraz... Słucham? Dziewięcioletniej. No tak. I teraz myślę sobie, że jeżeli tak myśli dziewczynka dziewięcioletnia, to później nic dziwnego, że dwudziestoletnia pisze takie okrągłe teksty o wojnie. No, moi rodzice byli poetami. W domu stały regały z tysiącami cieniutkich tomików poezji współczesnej. Trochę było też Mickiewiczów i Słowackich, ale niewiele. Moi rodzice byli młodzi, dynamiczni i dużo, dużo czytali i pisali w tamtym okresie, kiedy ja i siostra byłyśmy małe. No nie sposób było nie przesiąknąć tą poezją, a nawet wielką do niej niechęcią przez wiele, wiele lat. Nie znosiłam tej poezji, tylko pamiętam niektóre tytuły, które wydawały mi się dziwaczne. Jakiś taki tytuł, Drzewo mnie obeszło. Nawet nie pamiętam autora, może jeszcze żyje. Albo Twój codzienny, Woroszylskiego taki tomik był... Twój codzienny morderca, coś takiego. I takie rzeczy, nie czytałam tego, nie chciałam, czytałam same grzbiety i tytuły. To nie było wcale dobre, ale rzeczywiście jakaś osmoza działała i kiedy zaczęłam pisać dziennik, taki dziennik właśnie ósmoklasistki, siódmoklasistki, to błyskawicznie uczyłam się pisać. Znaczy to coraz bardziej język stawał się giętki, i pisałam coraz bardziej zwarte zdania. To poszło szybko, także w ramach jednego zeszytu na początku były beznadziejne wypracowania szkolne, a pod koniec już taka proza, która zapisana w wersach stawała się wierszem. Taki szybki rozwój prawdopodobnie dzięki temu, że miałam sprzyjające środowisko w domu. Także to nic dziwnego zupełnie. To jest teraz pora między jednym trudnym, a drugim trudnym tematem na zabawną, mam nadzieję, dykteryjkę i mam nadzieję, że Maciej Cisło, poeta, prywatnie mąż poetki i pisarki, nie obrazi się, jak powiem. Spotkaliśmy się wszyscy troje na targach książki. Ja przyszłam z naręczem książek, prosiłam, żeby Anna podpisywała mi hurtem wszystko, co miałam, a jeszcze coś tam chciałam kupić. I byłam, jak Państwo tutaj, jak wszyscy, którzy znają Annę długo, i jak czytelnicy, i jak cały fan klub, olśniona, po prostu olśniona, zakochana, wpatrzona, chodziłam, patrzyłam na gesty, na ruchy, jak czyta, co mówi. Anna musiała w pewnym momencie nas zostawić przy stoliku i poszła podpisywać książki do stoiska wydawnictwa literackiego. I zostałam przez moment sama z Maciejem przy stoliku i taka na wdechu, Anny już nie ma, więc może troszeczkę odważniejsza, zapytałam: Maćku, jak to jest mieszkać w jednym domu z taką piękną, też powiedziałam, ale w tym wypadku jest to mniej istotne, z taką mądrą kobietą. Jak to jest na co dzień obcować z taką mądrością? I tak czekam i słucham, bo to w końcu też poeta i filozof. A Maciej mówi mi na to: na głupiego nie trafiło. I tak sobie pomyślałam wtedy, od razu powiedziałam, ja z tego zrobię użytek i powiem to kiedyś publicznie. Powiedziałam to obojgu Państwu, więc Państwo są przygotowani. Ale rzeczywiście to jest niebywałe. Żeby było nieco lżej, bo wrócimy do przemijania, za chwilę wrócimy. Żeby było nieco lżej, to wróćmy jednak do języka. O tym będzie... Z tym będzie łatwiej. A mogę jeszcze zrobić drugi przerywnik, bo mówiłam o pisaniu wierszy na przykład Leśmianowskich. To przeczytam wiersz nigdy nie drukowany, niedawno napisany. To w ogóle cud, bo jak się pisze prozę, to potem latami człowiek nie potrafi wiersza napisać. Ale teraz leniuchuję już 2 lata, więc zaczęłam pisać wiersze i taki króciutki wiersz pod tytułem Dwoje dusz. Dwoje dusz siedziało przy swych śpiących ciałach. Jedna coś szeptała, a druga płakała. Skłaniały się ku sobie i światłem, i cieniem, nie wiedząc, co się robi z takim wyistnieniem.
bezcielesne, dary mnie się w siebie wczepiały, gdy bezduszne ich ciała obok cicho spały. Jedna coś szeptała, a druga wiedziała, że się rankiem zbudzi tylko jedno z ludzi. Oto jest Leśmian. Jest Leśmian. Jest Leśmian. Teraz poprosimy o Broniewskiego. Bardzo proszę. O nie. Na razie to chyba bym nie umiała tak pisać rytmicznie. To chyba nie jest możliwe, a jeśli chodzi o rytmikę, to chyba Majakowski był najbardziej rytmiczny z rytmicznych. Tak, wszyscy za jednego. To jeden za wszystkie. Żeby zostawić Majakowskiego i tamten czas, przejdźmy do języka poezji, który jest w każdym, absolutnie każdym, już nie powiem felietonie, ale reportażu, opowieści, eseju. Jak to się robi? Jak się jest wszechwiedzącą? Nie, to tutaj wiedza zupełnie nie ma nic do rzeczy. Wiedza o języku także mam na myśli. Nie, wiedza o języku nie jest potrzebna, tak jak ptak nie zna się na ornitologii, a lata. Okay. Tak samo poeta nie musi zupełnie znać gramatyk i słowotwórstwa i tak dalej. To jest oczywiste. Natomiast musi mieć słuch językowy. Tak jak nie ma chyba muzyków, którzy nie mieliby talentu muzycznego, chyba że się to trafia raz po raz i wtedy odbywa się spektakularna klęska, to słuch językowy jest czymś takim porównywalnym do słuchu muzycznego. Myślę, że każdy poeta słyszy w głowie rytmy i melodie swoich słów, zanim siądzie do pisania. Poza tym ja jestem w tej sytuacji, że najpierw przez 20 lat byłam wyłącznie autorką liryczną, czyli pisałam kolejne tomiki wierszy, a później używałam tych samych narzędzi językowych, pisząc prozę, bo nie umiem już pisać rozwlekle, no po prostu. Wszystko mi się metaforyzuje i skraca, ale jak się okazuje, ponieważ mam wielu czytelników, którzy właśnie ten rodzaj prozy preferują, i lubią moje książki właśnie z powodu języka, jakiego używam, że to jest dobrze, że taki autor, że taki narrator też powinien być i jest dla niego miejsce, prawda? Niebywałe jest to, myślę sobie, że patrzymy wszyscy na te same rzeczy i nazywamy je tak inaczej i tylko raz na jakiś czas zdarza nam się otworzyć książkę, przeczytać i powiedzieć: Boże, to moje. Moje nie w sensie, że plagiat, broń Boże, tylko moje w sensie tak samo odczuwalne. Ale jest nas tutaj i tam, gdziekolwiek, w wirtualnej rzeczywistości również, taka rzesza tych ludzi, którzy tak cię czytają, że myślę sobie, że uniwersalizm i to, że ty to przekładasz na język osobisty, ale intymny też nawet, nas wszystkich jakoś, nie wiem, rodzi mi się zupełnie nowe pojęcie jakiejś globalnej intymności. To tylko Anna Janko będzie umiała to uporządkować. Zobaczcie Państwo na przykład na owady adorujące latarnie. Owady adorują latarnie. Przecież do licha patrzymy na te same owady i tę samą latarnię od lat. Albo deszcz hamletyzuje, padać czy nie padać. No zachwyć się, Anno, sobą. No przecież to jest niebywałe. Jak albo teraz to czytasz, to rzeczywiście ma swój urok, tak. Słuchajcie, albo Hanka wraca gdzieś tam, jeden pociąg, drugi pociąg, a może tylko Wrocław, Warszawa, nie wiem, ale jaka jest Hanka? Upodróżowana. Boże. No tak,
Tak, dzieci oczywiście tak mówią. Dzieci używają języka po raz pierwszy i tworzą mnóstwo nowych słów. Zachwycamy się tym, bo my już weszliśmy przez kolejne dekady w pewne stereotypy językowe, a dzieci muszą tworzyć, bo nie wszystko umieją, nie wszystko zapamiętują od razu. A każdy poeta ma obowiązek bycia dzieckiem w języku. Ale wiecie państwo, to jest też to środowisko, najpierw rodzinne, ale teraz już Anna i Maciej, to też jest tak, że państwo mówią do siebie właśnie takim językiem, bo ja z ciekawości i z miłości do autorki podpatrywałam też, jak Maciej kocha Annę, czytając jego wiersze. I jak przeczytałam palce, którymi cię pieszcze, mają wszystkie... Ręka, którą cię pieszczy, ma wszystkie palce serdeczne, to sobie myślę, no nie. No nie. No, wiecie państwo, no wyjechałam z Wrocławia 25 lat temu, bo się zakochałam w poecie, który tak pięknie mówił. Każda kobieta pokocha mężczyznę, który pięknie mówi do niej. To niestety, mówię niestety, bo to jest rodzaj choroby, ale uwieść kobietę można słowem, to jest oczywiste, to mówią seksuolodzy o tym otwarcie. To jeżeli już tak zaczęłaś, zostawmy tę wojnę i to przemijanie, wrócimy do tego niewątpliwie, ale zostańmy przy tej chorobie, która jest miłością i przy tej miłości, która jest chorobą. Otóż... To jest rzecz, z którą mi było najtrudniej w tej prozie, bo ja oczywiście czuję się reprezentowana też przez finalistkę i to nie tylko dlatego, że tam Silva Rerum i Księga Pamiętnicza Hanny, to oczywiście też, ta forma jest no, fenomenalna, powiedzmy sobie wprost, ale też dlatego, że proszę państwa, jeżeli Matt mówi do Hanny, ja zaraz znajdę, gdzie tu jest moja kartka o miłości, ja tego nie odpuszczę. Proszę cierpliwie czekać. Jeszcze tylko 15 innych kartek i znajdę miłość. Proszę, mam. Bo była przewidziana w nieco późniejszym terminie. Matt mówi do Hanny tak. Nie mylić Anny i Macieja. Mówimy o, ja my nie pytamy. Mówimy o bohaterach książki. Mówimy o bohaterach książki, żeby było całkiem jasne. Finalistka. Matt mówi do Hanny tak. Ja umieram z miłości. Lubię cię mieć przed oczyma. Albo jak dobrze, że my to my. Albo jestem w niebie. Jest poranek, jest słońce, jesteś ty. I ostatnia rzecz, nie ostatnia, ale jedna z wielu, jak Hanka, nie Anna przecież, bo Annie nigdy się to nie zdarza, spaliła ryż w garnku i garnek był do wyrzucenia, nowy garnek. I powiedziała, że to Alzheimer albo demencja i w ogóle rzuć mnie i zostaw mnie już teraz, póki jeszcze można się ze mną dogadać. I absolutnie to straszne, co zrobiłam. To Matt, mój wyśniony Matt, powiedział, to nie Alzheimer, nie demencja, to zwyczajne znudzenie życiem. Znudzenie gotowaniem ryżu. Boże. Taki mężczyzna. I teraz słuchajcie państwo, przychodzi moment na podkręcenie atmosfery. Teraz dopiero, Anno, będziemy cię rozliczać. Coś ty uczyniła, bo zobacz. Ta Hanka, która jest podmiotem tych westchnień, mówi formułą z Anonimowych Alkoholików, mówi tak. Jestem trzeźwą kochanką. Mam na imię Hanka. Hanna. Nie kocham od 5 lat. Anno, jako autorkę finalistki, chciałam cię zabić. Jak mogłaś? Szczęśliwie namiętność może trwać maksymalnie 3 lata, bo inaczej by nas spaliła na popiół. Tak to jest wymyślone. Chcę być spalona na popiół. A jaka jest ta namiętność i że to jest choroba ciężka, hormonalna, to widać w wierszu, który chcę państwu przeczytać. O takiej właśnie potwornej miłości w tej pierwszej fazie. To jest trudny wiersz, będę czytać powoli, ale wydaje mi się, że opowiada o tym, co jest taką mroczną, głęboką stroną miłości, co jest zatraceniem i jest blisko tego, co się nazywa, że jesteśmy skłonni umrzeć z miłości.
Chcę spadać, rozbić się, już nie pragnąć na brzegu rzeki, nie być głodna na weselu, nie krzyczeć w milczeniu, nie być skrzydłem cienia, północnym stokiem, sinym śniegiem, drogą do zerwanego mostu, codzienną wędrówką bezdomnego do miejsca, które nazywa się noc. Mów do mnie, oddychaj we mnie, zabierz mi imię, nie chcę nic swojego. Będę kimś innym, jeśli zapragniesz innego. Nawet twoim wrogiem, jeśli potrzebujesz walki. Przegram, gdy zechcesz zwycięstwa. Otocz mnie ze wszystkich stron. Opanuj mnie, upoluj mnie. Chcę spadać, rozbić się, już nie pragnąć na brzegu rzeki, nie być głodna na weselu, nie krzyczeć w milczeniu, nie być skrzydłem cienia, północnym stokiem, sinym śniegiem, drogą do zerwanego mostu, codzienną wędrówką bezdomnego do miejsca, które nazywa się noc. No, kto by długo wytrzymał w takim straszliwym stanie? Namiętność jest oczywiście też świetlista Państwo, i blisko Boga. Zobacz, podnoszą ręce do góry i to jest las rąk. No ja uważam, że jestem sobą wtedy, kiedy mam namiętność już za sobą. Jestem bardzo taką na co dzień rozsądną kobietą spod znaku panny. Ja też jestem spod znaku panny. Tak. Jestem nierozsądną kobietą. Przepraszam Państwa. A mój mąż mówił, że jestem nieszaloną poetką już od początku. Tak, bardzo, bardzo trudno mi się było zdecydować ćwierć wieku temu na tę namiętność. Wycofywałam się wiele razy, bo ten mój rozsądek we mnie cały czas wołał, nie rób takich rzeczy. Życie powinno być dobrze ułożone. No ale przeszłam przez to szaleństwo. I oczywiście nie żałuję. Uważam, że przeżyłam rzeczy niezwykłe i że pisarz, poeta, który nie przeżył wielkiej namiętności, nie ma co robić po prostu na rynku sztuki, bo on nie wie najważniejszych rzeczy i nie zna najgłębszych tajemnic ludzkiej egzystencji. To jest po prostu rzecz metafizyczna, taka silna, wielka namiętność. Jeszcze szczególnie ludzi wrażliwych. Mój mąż też jest poetą, więc my się jeszcze tak rozumiemy bardzo dobrze na wielu takich poziomach życia. Lubię ciebie, lubię siebie z tobą, a nie z każdym lubię siebie. To też jest Macieja. Tak, tak. I dotyczy Anny. To już nie mamy o Hance, no, ale, tylko... Tak jak Pasja według świętej Hanki jest takim traktatem o tejże namiętności, o której mówię, to druga część tej mojej trylogii o kobiecie dojrzewającej, czy też o człowieku płci żeńskiej dojrzewającym, to finalistka opowiada o życiu po happy endzie, tak? Opowiada o tym, co się dzieje z parą ludzką przez lata, kiedy namiętność już się wygasza i zaczynamy żyć normalnym życiem. Wiecie Państwo, co wynika z tego racjonalnego myślenia również? To też było dla mnie mocne doświadczenie. I też miałam o to trochę do Anny jako autorki pretensje. Szczerze powiedziawszy, to ja mam, Anno, do ciebie pretensje o wszystkie twoje książki, bo one tak mocno rezonują w nas, państwo poświadczą. Tak, rezonują, o widzisz. Tak mocno rezonują i tak doprowadzają najpierw do może ewolucji w rezultacie, ale też do rewolucji. I nieustannie musimy zajmować się tym, co my w życiu robimy dobrze, a co źle, jak warto, jak nie warto. Ciągle przez tę Hankę i przez tę Annę, która ją pisze. I teraz o racjonalnym myśleniu. No tak, takie trudne, bo Hanka pisze tak. Jeszcze ciągle się zakochuję na 15 minut. Nie mówię o tym Matowi. Jego szczęście jest zabezpieczone. To niczego mu to niepotrzebne, jego szczęście jest zabezpieczone. No to ten mój rozsądek, tam dałam bohaterce też. Ten rozsądek też z zakochiwaniem się rozumiem. No, po prostu
spotykamy w życiu rozmaitych ludzi, kobiety i mężczyzn i ulegamy fascynacjom przez całe życie. Ale sama to... jesteś entuzjastką spotkań z ludźmi. Tak. Ja też. Ja tylko może jestem bardziej powściągliwa na zewnątrz, ale w środku, wierz mi, buzuje we mnie też taki ogień i gdybym miała pokazywać, co czuję naprawdę, no to byłby niezły teatr. Niezły teatr. W tym wszystkim jest ogień. To nie mamy najmniejszych wątpliwości. Natomiast myślę sobie teraz, że z tego ognia mógłby wynikać inny, alternatywny koniec po happy endzie. Mamy teraz taki czas, ten świat, który jest środowiskiem Hanki przez wszystkie trzy tomy, to już jest świat passé. W tamtym świecie się raz rodził człowiek, raz żył, raz umierał. Teraz mamy nową epokę. Teraz wystarczy popatrzeć na gry komputerowe. Żyć kolejnych mamy wiele, śmierci wiele. Za każdym razem dostajemy nową szansę. Zmartwychwstajemy i żyjemy od początku. I teraz chciałabym, Anno, nie Hanko, żebyś się poprawiła i napisała nam taką książkę po happy endzie. Kiedy jest kolejne życie. To książka o reinkarnacji. Tak. To jest dobry tytuł. Tak, ale jeśli się umie pisać wszystko i robi się to na tym jeszcze poziomie. Nie wiem, nie, jeszcze wszystkiego nie spróbowałam. Wydawało mi się jeszcze 2 lata temu, że to koniec i że już nie zdążę. Tam moja Hanka jest chwilami bliska śmierci w tej książce. Tak. Ale jednocześnie przypomnę, że w pierwszej części, gdzie Hanka jest jeszcze młoda, to ona bywała też śmiertelnie zmęczona, ale mówię, że ona jest Hanka, jest Wańka wstańka i zawsze się z każdej opresji i z każdego półumarcia podnosi. No i okazało się, że ja w tym wieku, emerytalnym już od dość dawna, też się odrodziłam i czuję się w tej chwili bardzo silna i być może jednak jeszcze coś napiszę. To jest, proszę Państwa, ten kazus, że to Anna powiedziała, że była kiedyś stara, kiedy była młoda. To też twoje, Anno, prawda? No właśnie, ale też nie wiemy... Za starość w środku życia dziękowała młoda Hanka przed rozwodem z Pawiem, tak. Że zostawi mu taki spis na stole, zanim odejdzie. I między innymi właśnie to. No i na sekundę, ale naprawdę na sekundę przysięgam. Powróćmy tylko do zmysłów, bo one były wtedy narzędziem, które mogło uratować to małżeństwo, bo jest taka noc przełomowa, wyjątkowa, kiedy wystarczyłoby, żeby Paw poprosił Hankę, a mógł ją prosić o wszystko, ale nie poprosił. I stał się czas mata. Zacznijmy od dzieciństwa, skoro mamy za sobą już. Prawie mamy za sobą śmierć. Szafka z poziomką. Szafka z poziomką. Pamiętasz taką szafkę? No tak, ale tak. Nie wiem, skąd ty to wiesz. Moja szafka w przedszkolu miała znaczek poziomki. Tak, wiem wszystko, Anno. Zaraz będzie więcej. Opowiedz, bo chowałaś się w tej szafce i chowałaś się i czekałaś, aż świt się rozjaśni, przyjdą inne dzieci i inne panie. I zacznie się już takie przepisowe czekanie na matkę. No tak. Spędziłam pierwsze lata dzieciństwa w Rybniku, w górniczym wtedy miasteczku. Moja mama jeździła do pracy w fabryce maszyn, gdzie pracowała w radiowęźle na 6 rano i wrzucano mnie do przedszkola z roweru po prostu, z ramy. Tata woził. Tata woził bardzo wcześnie, bo on jeszcze kończył studia, jak ja mam takie historie rodzinne, do przedszkola, zanim w ogóle ktokolwiek przyszedł. I tak siedziałam w ciemnej szatni, schowana w swojej szafce i jak mama twierdzi, podsłuchiwałam, co mówią sprzątaczki. Nie wiem, czy tak było, ale siedziałam tam i to było takie moje miejsce, zanim zaczął się dzień i zanim
przedszkole zaczęło żyć. Mam takie wspomnienie, nawet jak mi śpiochy wkładają na nogi, czyli to musiało być jeszcze nawet w żołobie. Tak. Przez potrząsanie. Ale to jest możliwe z tymi paniami, które tam sprzątały, a ty je podsłuchiwałaś, bo jeżeli później 9-letnia dziewczynka wykazuje się mądrością dojrzałej kobiety, to to mogły być przemyślenia tych pań o życiu. Ja myślę, że raczej mojej mamy. A dobrze, to umówmy się, że wszystkich dojrzałych kobiet, no nas może. Tutaj wszystkich dojrzałych kobiet, jak jesteśmy. Jeszcze jedno proszę rozwiń. Koleżanki na chwilę miłości bez przyszłości. To jest wczesna młodość, bo teraz jak sama widzisz, lecimy, przepraszam za kolejny kolokwializm, przez całe dzieciństwo, aż po młodość, która przyjdzie w wieku dojrzałym. Koleżanki na chwilę miłości bez przyszłości. Czy to były takie nieistotne zakochania? Nie, wszystko było bardzo istotne i wszystko było bardzo szarpiące. Przyczyna takiego krótkodystansowego, emocjonalnego życia w przeprowadzkach tkwiła. Moi rodzice przeprowadzali się średnio co 4 lata i wyrywali nas, dzieci, swoje córki, no po prostu w którymkolwiek momencie, czy to był środek roku szkolnego, czy tuż przed maturą, czy właśnie kiedy się zakochałam, albo kiedy zaprzyjaźniłam się po raz pierwszy z inną dziewczyną i było to wielkie uczucie, przyjaźń taka pierwsza, prawdziwa między młodymi dziewczynami. To jest coś niesamowitego, w ogóle coś pięknego. Jest w tym o wiele więcej spokoju i wielkości właśnie niż w zakochaniach młodzieńczych. I to wszystko się zrywało. Zrywało. Aż kiedyś potem napisałam w którymś wierszu, że lubię, jak mi zimno i w nogi, i w drogi, bo jestem takim wędrowcą. Wędrowcem takim wbrew woli, nieustającym pielgrzymką, byśmy dzisiaj powiedzieli. Aż wreszcie to polubiłam. Potem okazało się, że takie zaczynanie od nowa, w nowej szkole, z nowymi nauczycielami, ma w sobie coś odświeżającego i bardzo dobrze wpływa na rozwój. Po pierwsze uczy, że można wejść w każde środowisko do pewnego poziomu, tak powierzchownie, i całkiem dobrze funkcjonować. A po drugie uczy, daje szansę zapomnienia siebie gorszej i rozwinięcia siebie lepszej. To taki skokowy rozwój. No bo nikt mnie tam nie znał, nie wiedział, jakie głupstwa robiłam. I wchodziłam do nowej klasy jako ktoś za każdym razem może trochę lepszy. W każdym razie to tak odbieram, kiedy te wszystkie swoje przypominam sobie szkoły. No a przyjaźnie przetrwały, bo na przykład wracając do Wrocławia teraz po wielu, wielu latach, oczywiście odnowiłam moje wrocławskie przyjaźnie, które jeszcze i z podstawowej szkoły, i ze średniej trwają do dziś i dzięki temu czuję się swojsko we Wrocławiu. Mam tutaj swoich ludzi, ale jeśli pojadę do Gdańska, jeśli pojadę do Rybnika, czy do Warszawy, to tam wszędzie też mam grono ludzi, których bardzo lubię, z wzajemnością. I też jakbym musiała, to się poczuję tam jak w domu. A powiedz, czy to te częste zmiany szkół i środowiska jednak spowodowały też, że masz taką głęboką empatię i rozumienie przeróżnych ludzkich osobowości, temperamentów, taką empatię, która pozwala ci później przekonywująco opowiedzieć nam na przykład o różnych typach kobiet. I mam konkretny typ kobiety na myśli, zaraz powiem. Tylko powiedz właśnie o tej, że o tych wcieleniach twoich w bohaterów, ale, bohaterki. Głębia empatii, czy sama w ogóle zdolność do empatii jest obowiązkowa dla każdego pisarza. Nie ma pisarza, który nie byłby empatyczny, chyba że pisałby nieustający monolog, tak? Jakiś strumień świadomości. Ale to nie byłoby ciekawe w ogóle dla czytelników, ponieważ
czytelnik czyta o sobie, każdą książkę czyta o sobie i czyta swoim własnym doświadczeniem. Trochę się może uczyć od autora, ale przede wszystkim musi odnaleźć w książce siebie samego. I autor, który nie napisze w taki sposób, który by wskazywał na to, że zna ludzką naturę właśnie w takim wymiarze uniwersalnym, nie miałby takich właśnie czytelników. Jest, książka jest, ja to tak lubię powtarzać, bo mi to tak raz wyszło i w związku z tym się powtarzam, że książkę pisze się z dwóch stron. Od jednej strony pisze autor, a od drugiej strony pisze ją czytelnik w trakcie, w akcie lektury. Przepięknie. I jedną z takich postaci, którą stworzyłaś tak przekonywująco, że mam do niej, nawet staram się rozumieć, ale powiedzieć, że stosunek ambiwalentny to nic nie powiedzieć. Boże, jak tu brakuje, żebym powiedziała, to Maria Peszek. Ta dziewczyna mnie po prostu wkurza. To jest Baśka. Baśka z Hanki oczywiście, żeby nie było znowu, że ja jakieś... Baśka jest we wszystkich trzech częściach. Tak, tak, ale z Hanki, mówiąc z Hanki, pokazuje finalistkę, bo finalistka zawiera wszystkie trzy tomy. Otóż Baśka, pamiętają Państwo Baśkę, a ci, którzy nie pamiętają, to szybko powiemy, żeby wiedzieć, jaki to jest temperament i jaki to jest typ kobiety. Otóż Baśka w pewnym momencie ewoluowała, być może po książkach Anny, ewoluowała w kierunku takiego przyjęcia życia, że jest jej dobrze tak, jak jest. W porze nie jest już z żadnym mężczyzną. W porze kolacji wkłada jedwabny szlafroczek i wiąże kokardki na firankach. I nie ma potrzeby, żeby się czuła dysponowana, że ma pójść zrobić coś do zjedzenia, kawa, herbata, obiad i te rzeczy. Nic z tych rzeczy. Jak chce, to robi obiad, jak nie chce, to nie robi. Randki oczywiście. Możemy tu cytat z Anny, dlatego będzie odważny. Może mój przyjaciel przyjść, możemy się pokochać, ale potem czapeczka, paltocik i ziu. To jest cytat prawie dosłowny z finalistki. No i teraz myślę sobie, tak. Baśka jest postacią drugoplanową, ale ma bardzo jest bardzo ważna dla Hanki, bo to jest dojrzała kobieta, tak, która zna życie, która jest silna i która mówi bardzo prostym, dosadnym językiem, bardzo dowcipnym. I w związku z tym, i to jest taka, ona jest taka samo swoja, nie ma drugiej takiej, która by tak opowiadała, bo ona nie powtarza żadnego stylu wcześniej znanego czy do wyboru, tylko ona rzeczywiście jest samo swoja. I to stanowi dla nadwrażliwej Hanki taki kontrapunkt w tej książce. Po to ona została stworzona, ta postać. Czy jeśli od Baśki przejdziemy do Jagody, to będzie znaczyło, że musimy znowu wrócić do śmierci? No musimy, bo Jagoda umiera. Jagoda z kolei jest takim biegunem śmierci właśnie. Tak. Mhm. Bo tam portrety kobiet są we wszystkich książkach, gdzie zawsze staram się takie... Opowiadam i czy też tworzę je z postaci, które sama spotkałam w życiu z moich przyjaciółek. Niektóre są to portrety związane rzeczywiście z konkretną jedną osobą, a niektóre portrety są stworzone z paru postaci. To typowe działanie autora. Ale na przykład jest taka postać, chyba ja ją nawet nazwałam imieniem, które rzeczywiście nosiła. I to była moja pierwsza przyjaciółka, kiedy miałam lat 14. Pierwsza taka dojrzała przyjaźń. Bardzo, bardzo się dobrze z nią czułam. Zrozumiałam, na czym polega przyjaźń właśnie z nią. Otóż jeżeli jesteśmy w relacji z kimś, gdzie właśnie dobrze się czujemy, będąc sobą. Sobą. I że jest to spokój, że ludzka relacja nie musi być zawsze dramatyczna i nie musi polegać na spięciach, a tak mi się wydawało w życiu. Tylko w jej towarzystwie czułam równowagę, spokój, głębokie uczucie przyjaźni. W innym miejscu jest
tyle uczuć piękniejszych od miłości. Miałam na myśli właśnie to uczucie przyjaźni do owej Joli. Jola zginęła w wieku niespełna 20 lat w wypadku samochodowym. I to było dla mnie ogromne przeżycie i wielka strata. Pierwsza taka śmierć kogoś bardzo, bardzo bliskiego i ważnego w moim życiu. I jej portret jest taki dokładnie, jak mówię, wyrysowany na papierze milimetrowym, bo ja pamiętam nawet jej centki na jej włosach, pamiętam kropkę na tęczówce. Myśmy chodziły razem na plażę i robiłyśmy mnóstwo rzeczy razem, kiedy się widziałyśmy. A i właśnie w poniedziałek jadę do Kołobrzegu i pojadę na cmentarz do niej, bo nie mogę się z nią rozstać przez te pół wieku już prawie. Teraz ja przeczytam Państwu króciutki tekst, potem wszystkie inne teksty będzie czytała oczywiście Anna. To też będzie o Joli i to będzie, to zostało tak napisane, że powinno być lekturą obowiązkową. Mijały dni i tygodnie. Dzieci w obozie zrobiły się bardzo chudziutkie, bo tej zupy, co ją pani Róża przywoziła, nie wystarczało do najedzenia. Rączki i nóżki miały jak zapałki i wyglądały jak żołędziowe ludziki, które robiliśmy w drugiej klasie na plastyce. Oleś coraz więcej leżał i już nie chciał wychodzić z baraku. Wolał spać. Czy śmierć jest wtedy, gdy się woli spać, niż biegać, rysować i grać w coś? I nawet muchy mogą chodzić po nosie i się ich nie ogania, bo nie łaskoczą? I nic? Edzio też spał. I spał, aż zniknął. Zostało puste miejsce w słomie obok Olesia. Najpierw było puste, ale wciąż należało do Edzia. Potem było puste, ale już niczyje. A potem zajęło je inne dziecko. I wtedy to już było całkiem inne miejsce. Chociaż wciąż przy Olesiu. Anno, ja nie mam słów. Ja po prostu nie wiem, jak mam ci w swoim własnym imieniu, imieniu czytelników twoich dziękować za ten tekst, za Olesia i za to odchodzenie i za to puste miejsce. Dla mnie jeszcze szczególną wartość ma to, że tę właśnie książkę dedykowałaś moim dwóm wnuczkom, Sofii i Noeli. I tylko dlatego pozwoliłam sobie ten tekst przeczytać, bo to jest tekst o tym, że jak odchodzimy, to zostaje po nas puste miejsce, które ktoś przecież może wypełnić, ale ono ciągle jest przy nas. Niezwykłe, bardzo dziękuję, ale to nie jest dziękowanie za wieczór, bo to się ten wieczór się dopiero, proszę Państwa, zaczyna. Nie strasz Państwa, bo to przecież jeszcze trzeba do domu dlaczego pojechać właśnie. Dano mi wolną rękę, mamy czas. Proszę Państwa, dobrze, to już będzie tak. Troszeczkę tylko obniżymy diapazon emocjonalny, ale jest taka rzecz. Już wiem, już jest czas na pytania Państwa. Już nawet dostałam taki sygnał, ale jest taka rzecz, o którą muszę Cię, Anno, zapytać. I to pytam Cię jak mentorkę, jak kogoś, kto ma wielki posłuch, jako autorka, jako filozofka, jako ktoś, kto pisze takie okrągłe teksty, wypowiada takie okrągłe zdania, które w nas zapadają. Powiedz mi, Anno, bo to by miało być jeszcze przy małej zagładzie. Poruszyłaś tam temat cierpienia zwierząt. Wiesz, że cię stąd nie wypuszczę, jeżeli się na ten temat nie wypowiesz. Bo nawet była taka historia, czego się dogrzebałam, że poproszono, zasugerowano ci, żebyś ten fragment o cierpieniu zwierząt jednak usunęła. Tak, jeden z moich przyjaciół, krytyk rasowy, mówił, że Mała Zagłada jest świetną książką i nic jej nie brakuje, ale te rozdziały, znaczy ten rozdział dotyczący Um,
bestialskiego traktowania zwierząt, których używamy, czyli zwierząt rzeźnych, czy zwierząt na futro, że to nie siedzi. To jakby to jest inna zagłada, inny poziom zagłady. No i nie zgodziłam się. I co ciekawe, kiedy robiłyśmy film, film trwa ponad godzinę, kolaudacja trwała bardzo długo i na reżyserkę Natalię Koryńską-Gruz wywierano ogromną presję, żeby ona usunęła z filmu to, jak zobrazowała ten rozdział. Były tam animacje, które również robiła moja córka. I były tam zdjęcia z rzeźni takie. No, film jest bardzo artystyczny, bardzo piękny i wstrząsający w ogóle. Właśnie częściowo animowany. I reżyserka też się nie ugięła i została ukarana. To znaczy, ponieważ koproducentem była Telewizja Polska, jeszcze w dawnych czasach podpisywałyśmy umowę na ten film, jeszcze telewizja była, jak to się mówi, nasza, ale w międzyczasie już stała się ich. No i oni kazali to wyciąć, myśmy nie wycięły. Reżyserka zdecydowała, że absolutnie, że to jest bardzo, bardzo ważne dla właśnie takiego moralnego wydźwięku tego filmu. No i za karę ten film nie poszedł na wiele festiwali, bardzo rzadko jest puszczany w TVP Historia, ale i tak udało mu się w Nowym Jorku dostać srebrny medal na Światowym Festiwalu Filmowym i jeszcze w paru miejscach na świecie był pokazywany. W Polsce nie dostał nic, nigdzie nie był w ogóle promowany i tak to wygląda. Takie są kulisy, że się brakiem promocji karze. A Anna skonkludowała to w pewnym momencie tak, że powiedziała, no bo mamy po prostu fakturę na zabijanie i to wtedy jest okej. No tak, to też, jeśli Państwo jeszcze mają ochotę do Małej Zagłady wrócić, to tam je podsumowuję właśnie dość ostro. Całą tą historię, tą ciemną stronę naszego życia spożywczego. Pięknie. To jest ten moment, kiedy będą pytania od publiczności, mamy nadzieję. Właściwie mogłabym zapytać tak, ponieważ Anna bardzo pięknie czas i środowisko trylogii ujęła w taki, jak to u filozofów bywa, zgrabny wers. Powiedziała mianowicie, że to był czas, kiedy w liczniku mieliśmy komunę, a w mianowniku był kościół. A później jeszcze dopowiedziała, że dzieci tworzyło się bez najmniejszych kłopotów, natomiast dużo większy kłopot był z tymi wszystkimi rzeczami, które dzieciom przysługiwały. Wszystkie te rzeczy były na kartki. Proszę Państwa, taki moment, żeby wprowadzić w nastrój. Pomożecie? Pięknie. Wszyscy znają to zawołanie. Prosimy o pytania od publiczności. Proszę jeszcze poczekaj, Andrzeju, bo już pani niesie mikrofon. Oj, teraz się czuję wyróżniony, kurczę, mikrofon. Nigdy go nie miałem. Chciałem zapytać o Unde Malum. Czy to jest takie hasło, które w jakimś sensie dla mnie podkreśla Małą Zagładę. Jest taki moment, w którym pani opowiada o historii z przyjaciółką, która zabija kreta i pani czuje, że to jest coś nie tak i te Unde Malum jakby się w pani też to wyeksponowuje i jakby pokazuje pani, że to Unde Malum, czyli te skąd to zło, tak to się tłumaczy, jest w nas. Bo potem pani daje przykład żołnierzy niemieckich, który idzie, on pracuje w obozie, idzie do pracy, wraca do domu, ciepła rodzina, wszystko jest dobrze, kochający ojciec. I on tylko do pracy idzie, tam jest zły, a tu jest dobry.
I to bym chciał, żeby pani skomentowała, czy to w nas będąc siedzi i co my możemy z tym zrobić albo nie robić. Dziękuję. No nie, to jest taki kaliber, że ja bym musiała po pierwsze odbyć studia filozoficzne, począwszy od starożytności, ponieważ to jest takie rudymentarne pytanie ludzkości. Próbują na nie odpowiedzieć nie tylko filozofowie od starożytności, ale wszystkie religie, wszyscy filozofujący autorzy, powieściopisarze, poeci, Miłosz na przykład, też w taki sposób próbował się odpowiadać. I ja w mojej książce nie odpowiadam na to pytanie. Ja te pytania powtarzam w to pytanie powtarzam w rozmaitych wersjach. Moi bohaterowie jakby sobą, swoim zachowaniem to pytanie zadają. I ta dziewczynka, która patrzy, jak jej koleżanka starsza o 2 lata zabija kreta kijem i ona nic nie potrafi z tym zrobić, tylko stoi i patrzy i nie wie, co byłoby słuszne. No to jest jeszcze małe dziecko, więc ta empatia być może jeszcze nie była tak rozwinięta, ale niepokój moralny, który to dziecko czuje, formułuje jakby w dalszym ciągu książki się w to pytanie Undema. Skąd zło? No i gdybym ja to wiedziała, o Boże, to ja bym już mogłabym już umierać. Niestety w tej chwili możecie sobie Państwo przed telewizorami codziennie to pytanie zadawać, oglądając doniesienia z Ukrainy. Nikt nie wie, dlaczego to wszystko się stało i skąd w Putinie to dążenie. Czy zło jest immanentne, czy rozwija się wraz z człowiekiem, czy przychodzi z zewnątrz? Nie chcę tego pytania w ogóle ciągnąć. Niech pan zadaje łatwe pytania, bo już jest końcówka. To jeszcze nie było pytanie najcięższego kalibru, bo Olgę Tokarczuk kiedyś zapytano, patrzcie państwo na moje bardzo poważne oczy. Pani Olgo, czy jest Bóg? Więc sama widzisz, jeszcze takie pytanie możesz dostać. Prosimy państwa o następne pytania. Jeśli państwo nie mają pytań, to Anna będzie czytać finalistkę od początku do końca. Widzisz, że podziałało? Bardzo proszę, Beatko. To ja może zapytam. Umiem sobie wyobrazić, jak twórca, pisarka, poetka przechodzi od pisania, znaczy przechodzi, złe słowo, jak pisze i wiersze, i powieści, ale jak twórczyni radzi sobie z przejściem od pisania książki takiej jak Mała Zagłada do pisania beletrystyki po prostu, tak? Ona może być lepsza, gorsza, bardziej nam się podobać, mniej, ale po prostu są to dwa światy dla mnie i literackie, i w każdym innym znaczeniu. No nie można tych książek pisać jednocześnie, oczywiście. Tak jak nawet nie daje się pisać jednocześnie prozy i wierszy w tym samym okresie. To są różne dyspozycje i ciekawe, jak ta Mała Zagłada powstawała właśnie. I powiem państwu, że zaczęłam myśleć o tej książce i miałam już tytuł i za sobą pierwsze spotkanie z mieszkańcami Soch i pierwsze wywiady i zdjęcia stamtąd. To był rok 2009. Dobrze, nie pamiętam już. W każdym razie plan tej książki już miałam, nawet początek, także napisany, bo pierwsze zdania są bardzo ważne w każdej książce i ja też pilnuję, żeby każda książka zaczynała się jakimś hukiem. Pierwsze zdania u mnie są takie też charakterystyczne we wszystkich prozach. I wtedy zdarzył mi się osobisty krach,
Wyłączyłam się z życia na 2 lata, bo byłam ciężko chora. Później to był taki powrót z Trójmiasta i zamieszkanie powtórne w Warszawie, bo nie tylko we Wrocławiu mieszkam po raz któryś, w Warszawie też mieszkałam 2 razy. To było drugie zamieszkanie w Warszawie. I wtedy leżałam w łóżku, jeszcze prawie nie chodziłam przez rok i wtedy postanowiłam, że napiszę inną książkę. Napisałam książkę o namiętności, właśnie Pasję według Hanki. Czyli Pasja według Hanki powstawała zamiast Małej Zagłady, po czym jak skończyłam, poczułam się silniejsza, znalazłam miejsce, gdzie będę pisać. Już wiedziałam, że nie mogę pisać Małej Zagłady w łóżku, na swoim tapczanie, w swojej sypialni, bo mnie to zatruje. Będę wtedy nie tylko na jawie z tym obcować, ale będę to śniła. Więc znalazłam sobie pracownię. I systematycznie już pracowałam, tak jak to trochę jak reporter i dziennikarz. Robiłam bardzo potężny research, żeby tak jednak tę historię, przede wszystkim II wojny oczywiście, znać. I kiedy skończyłam tę książkę już wreszcie, to byłam tak chora znowu, że wylądowałam w szpitalu, bo z niedożywieniem i w ogóle z wszystkim. I w depresji byłam takiej poważnej, bo ta książka mnie kompletnie wyczerpała. Ja piszę w taki sposób, może dlatego ty mówisz, że jestem szczera w swoich książkach. A ja mówię, że to nie jestem szczera, tylko prawdziwa. Staram się mówić prawdę, jestem otwarta, tak zaprzeczyłam temu. Tak. Szczerość to nie jest dobra rzecz dla autora, absolutnie. To właściwie kładzie każdą książkę, więc nie jestem szczera. Natomiast przeżywam to, co piszę, moich bohaterów, którzy zawsze, wszyscy moi bohaterowie mają coś ze mnie. I Baśka ma coś ze mnie, i Hanka. Hanka ma najwięcej, ale i mała Renia, czyli moja mama w Małej Zagładzie i ja jako narratorka, która naprawdę nie wyrażam wszystkich własnych poglądów, tylko nieraz używam cudzych, albo takich popularnych, albo ludowych wręcz, co mnie potem zawsze bardzo śmieszy, że ludzie mnie... Jak pani może myśleć w ten sposób, takie wyrażać poglądy? Nie rozumieją, że narrator też jest bohaterem w książce, też jest stworzony, wykreowany przez autora. No w każdym razie przejście z jednej książki do drugiej było trudne i wymagało ode mnie mnóstwo czasu. Mała Zagłada została opublikowana w styczniu 2015 roku. Potem mogłam zająć się swoją poezją i takie różne drobne książki, jak felietony, przygotować do druku, ale żeby usiąść do finalistki, potrzebowałam wielu lat. Finalistka się ukazała w październiku 2021 roku dopiero i jeszcze w dodatku trafiła w środek pandemii, więc też i wybrzmiała zupełnie inaczej, powiedzmy, jak to się mówi, bez echa wybrzmiała, no bo pandemia zmieniła też nasz sposób myślenia w ogóle o przemijaniu, o świecie. Innymi sprawami się zajmowaliśmy. To rzeczywiście zupełnie różne książki. Nie wiem, czy bym się zdecydowała, chociaż miałam takie propozycje wydawnicze, żeby podobną książkę próbować pisać po raz kolejny. Już praca przy filmie, która trwała 3 lata też jeszcze. W 2018 roku była premiera filmu w marcu. To było straszne, bo myśmy przecież z reżyserką z powrotem znalazły się w najczarniejszej wojennej atmosferze. Byłyśmy na Majdanku w dzień okropny. Tak jak pierwszy raz byłam na Majdanku, kiedy pisałam Małą Zagładę i był lodowaty, słoneczny, lakierowany dzień, a i byłam sama w tym obozie zupełnie o 9 rano i to było straszne. To kiedy byłam z reżyserką po raz drugi, był listopad i to był dzień, który był jak noc, ciemny, ponury, ciężki. I jeszcze żeśmy spotkali wycieczkę z Izraela z dziećmi takimi, z taką młodzieżą izraelską, z przewodnikiem i oni w tych tacy zmarznięci do szpiku,
wewnątrz tych ciemnych baraków. Chodziliśmy razem z nimi, oni też są na filmie. I słuchaliśmy tych hebrajskich pieśni wśród tych strasznych, tych prycz i przede wszystkim to lodowate zimno, które wtedy było bez światła. To wszystko też trafiło do filmu, więc to były też 3 lata bardzo ciężkiej pracy. Ale tak jak przy pisaniu książki poznałam głęboko moją mamę, która jest dzieckiem przedstawionym w Małej Zagładzie. Tak podczas przygotowywania filmu zbliżyłam się, bo bohaterką filmu są 3 pokolenia. Matka, córka, ja i moja córka, która jako ostatnie pokolenie zarażonych tamtą wojną światową jest. Jest nie tylko współautorką animacji, ale także występuje w tym filmie i mówi. I z nią się też bardzo zbliżyłam. Także zawdzięczam tej strasznej książce bardzo, bardzo ważne sprawy moje życiowe, takie osobiste, które wpłynęły na kształt rodziny po prostu, takie rodowe. Ale z ulgą pisałam finalistkę w tym sensie, że to mi szło dużo łatwiej, aczkolwiek to był też okres, kiedy byłam bardzo chora, więc ta finalistka, to umieranie tam bardzo śmiesznie. Chciałam Państwa, którzy nie czytaliście jeszcze tej książki, uprzedzić, że to nie jest straszna książka, to jest śmieszna książka, groteskowa i poważna, bo mówi o poważnych sprawach i bolesna, ale wszystko jest podane w takiej formie jak kluski z dziurką. No, łatwo się to łyka. No to jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Nie będzie takiego ciężkiego. Ja jestem bardzo zainteresowany tym 15-minutowym kursem poezji. Słucham? 15-minutowym kursem poezji, który pani dostała od mamy. Jak to było? Aha, bo dobra, ja z poezją, no tak. Bo ja z poezją mam trochę na bakier, więc ja bym się doszkolił. A więc, proszę Państwa, w moim pierwszym tomiku pod tytułem Listę do królika doświadczalnego są wiersze, które napisałam mając lat 17 i 18. To są wiersze z liceum. A mając 16 lat, w ogóle nie rozumiałam, na czym polega pisanie wierszy. W ogóle. Pisałam tylko te swoje dzienniki. I pamiętam, że trzeba było jakąś Szymborską do szkoły przygotować. Ja w ogóle nie wiedziałam, jak ta Szymborska pracuje, co to znaczy. Ta cała jej ironia była dla mnie niejasna. I kiedyś powiedziałam, mamo, no wreszcie mi powiedz, bo to jest dla mnie świat zamknięty. Mama wzięła, otworzyła wybór wierszy Szymborskiej na takim moim też ulubionym wierszu pod tytułem Dworzec, który zaczyna się od słów: nieprzyjazd mój do miasta N odbył się punktualnie. Zostałam uprzedzona niewysłanym listem i tak dalej. Tą metodą napisany jest cały wiersz. Państwo na pewno go znacie oczywiście. No i jak ma to zrozumieć 16-latka, która bierze wszystko dosłownie, prawda? No. I zmysłami w dodatku, a to nie jest wiersz zmysłowy, absolutnie, to jest wiersz intelektualny, opierający się na odwróconej logice. I moja mama, która no w końcu była dzieckiem ze wsi i z sierocińca i skończyła jedynie studium plastyczne, czyli nie była po polonistyce, siadła i tak mi zdanie po zdaniu, jak krowie na rowie, przetłumaczyła z polskiego na nasze ten wiersz. I coś mi się otworzyło, jakaś klapka, i nie wiem nawet na jakiej to było zasadzie, ale otwarły się przede mną wrota i już mogłam siadać nawet do Herberta i czytać. I rozumiałam. To był ten moment, to był ten kwadrans. Mamusiu, bardzo ci dziękuję dzisiaj, już w zaświatach, ale zdaję sobie sprawę, odkąd mojej mamy nie ma, coraz bardziej sobie zdaję sprawę, jak wiele jej zawdzięczam. Chyba wszystkie córki tak mówią, kiedy matki już umrą, prawda? Niechże tak będzie, ale taka jest prawda. To jest zdjęcie mamy, zdjęcie Reni. 15-minutowy kurs okazał się skrócony do kilku minut i też na pewno zadziała. A ja mogę podpowiedzieć, że jeżeli Państwo będą czytali Pozwól, Aniu,
te rzeczy, to nawet bez tłumaczenia taki kurs odbędą Państwo sami ze sobą i pyk, tak było, pyk, iluminacja i wszystko będzie jasne. Czy macie Państwo, mają Państwo, bo to grzeczniejsza forma, jeszcze jakieś pytania? Bardzo serdecznie proszę, zachęcam. Rzeczywiście jest w planie fragment finalistki, nie taki jak, nie tak długi jak mówiłam, ale jest w planie. Wobec tego bardzo proszę. Aniu, jeszcze się upewnię. Strona 343 zaczyna się od wszechogarniającego zdumienia, ale jeśli możesz, to najpierw ktoś jak ja. Ktoś jak ja, a później wszechogarniające zdumienie. Możesz to przeczytać, proszę? Dobrze, akurat tylko... To jest taki finał już finalistki no, i nie finał... wiem, czy to, bo jednak do tego finału dąży się razem z bohaterką przez całą książkę, prawda? Więc... Chcesz od początku? To bardzo dobrze, słusznie, bo my mamy taką nadzieję. Nie, tylko chciałabym powiedzieć, jak się zaczyna ta książka, przeczytać parę zdań, żeby potem pokazać, w jaki sposób ona się kończy. Wysypię ci kartki, pozwolę sobie zrobić małe przemeblowanie. Bardzo proszę, tutaj masz egzemplarz, bo tu za chwileczkę rozsypie ci się ta moja książka. Ona jest mocno zaczytana. To. Finalistka zaczyna się tak. Przeszłość tak się sfilcowała, że niedługo już w nią nie wejdziemy. Będziemy tkwić w tej obmierzłej teraźniejszości dzień w dzień, za młodzi na starość, za starzy na młodość, czekając, aż coś się przełamie, w losie coś się przełamie i się wreszcie zrobi wyraziście. Ale się nie zrobi. Tylko się nagle okaże, że owa nadzieja, która zapewniała stosowne napięcie, porządkowała tożsamość, prolongowała sens życia, nie wiadomo kiedy się ulotniła, razem z całą naszą przyszłością. I pozostała nam tylko ohyda końca do przerobienia. A potem, i tak się zaczyna finalistka. A to, co jest na końcu książki, ale jeszcze, ale nie jest puentą, nie, mam nadzieję. Boże, puenta nie, bo jest ja na jednak na tego bym nie zrobiła stronie, tak? Nikomu. Czyli życie jest wszystkim, co mamy, tak? Tak, ale najpierw ktoś taki jak ja, a później ten następny akapit, dobrze? Anna mówi, ktoś taki jak ja był szczęśliwy, kochany, ładny, a potem nieszczęśliwy, niekochany i nieładny. Był żywy, a potem nie. Ktoś miał pieprzyk nad wargą, zakręcone rzęsy, złościł się czekając na kelnera, lubił czarne jagody, zasypiał przy świetle. Dawał innym radość albo sprawiał ból. Nie może nie być pieprzyka, rzęs, jagód, szczęścia, złości, strachu i bólu. Co raz istniało, nie może przestać istnieć, twierdzą filozofowie Wschodu. Ale gdzie się podziało? W zaświatach? Gdzieś w kwantowej krainie, gdzie wszystko zarazem jest i nie jest? Nie ma odpowiedzi. Cud, że są pytania. Teraz ten następny, ten cud, nie ma odpowiedzi, cud, że są pytania, to było do Państwa pytających, a teraz ten następny maleńki, króciutki akapit, myślę. Wszechogarniające zdumienie. Tak, wszechogarniające zdumienie, bo jesteśmy wszechogarnięci zdumieniem. Wszechogarniające zdumienie, a nawet nagłe osłupienie z powodu istnienia wszystkiego, tak od ziemi do nieba, czyli kosmicznie. Jeszcze czasami na momencik w ten stan popadam. Jest to jak doładowanie baterii w ostatniej chwili, gdy ekran prawie gaśnie. Żyjemy wśród tysięcy tajemnic, uprawiając jednostajną zwyczajność, nudząc się albo stawiając opór, szukając wrogów albo miłości, marnotrawcy. I to jest właśnie fragment, który wybrałam, skoro Państwo już są gotowi na ten moment i Ty, Aniu, też. Wybrałam, żeby podziękować za ten wieczór też oczywiście, ale przede wszystkim za te wszystkie rzeczy, które napisałaś, które nas powodują w nas wszechogarniające zdumienie.
Nad talentem oczywiście, nad słowem, które trafia w sedno, nad pracowitością nieziemską, nad tym, że... Tu się nie zgadzam, bo w końcu są pisarze, którzy napisali ze 300 książek. Tak, Kraszewski oczywiście, tak, ale powiedzmy, że zaraz za Kraszewskim pozycjonuje się Anna Janko i mamy tu na myśli tylko pracowitość. Proszę, broń Boże, nie przekładać tego na inne atrybuty. W każdym razie jest tego dużo i niezwykle trafne i mocno trafiające, trafne jako wypowiedź, ale trafiające do naszych serc. Empatyczne, mocne, złotouste niewątpliwie. I tak sobie myślę, że nie ma właściwie takich słów i nie mam takiej umiejętności, żeby ci za to wszystko podziękować. Ale sprowadzę to do takiego krótkich, najserdeczniejszych, najmilszych, najgorętszych życzeń, żeby cię, Aniu, niosła nasza czytelnicza wdzięczność. Dziękuję bardzo. No ale żebyś wiedziała, Wioletko, bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę piękną i lekką dla mnie, dzięki tobie. A muszę powiedzieć, że owszem, czuję się dobrze, ale mam skłonności do wahań nastrojów i kiedy mi jest bardzo, bardzo źle, to mój mąż przychodzi i mówi tak, a weź otwórz sobie jakiegoś maila albo wiadomość na Messengerze od czytelnika i przeczytaj, bo faktycznie dostaję tak piękne tak piękne słowa wdzięczności i dowody porozumienia głębokiego z bardzo wieloma czytelnikami, którzy się odważą napisać. Ja sama nigdy nie miałam odwagi, żeby się odezwać do jakiegokolwiek pisarza. Pisałam o Miłoszu, jako wydawczyni wydałam mu książkę, a potem na targach książki tylko podsunęłam coś do podpisu i uciekłam. W ogóle nie powiedziałam, że ja to ja. I że, ale potem znalazłaś się w jego mieszkaniu. Tak, ale to już po jego śmierci, to już byłam odważna. W każdym razie bardzo, bardzo dziękuję tym, którzy się do mnie odzywają, bo to naprawdę dodaje, motywuje autora, motywuje do życia. Czasami się już żyć nie chce, a po czymś takim nagle, będę mówić w swoim imieniu, odczuwam... Mam poczucie sensu. Przyrost ducha w świecie jest widoczny, odczuwam go osobiście i wiem, że mam dla kogo żyć. To znaczy pisać, bo dla autora sposobem istnienia jest pisanie, sposób pisania, jaki uprawia. Przysięgi. A tak. Szczególnie odkąd jestem we Wrocławiu. Przysięgam Państwu, że to nie było zamierzone. To nie była umówiona puenta, ale tak się przepięknie Aniu udała. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za obecność i za to, że zechcieli Państwo być z nami. Wszystko. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu i dziękuję Ci, Wioletko, bardzo. Bardzo dziękuję, Aniu.